Gdyby wskazówki na zegarze nagle zapieprzały w lewo, cofały czas, cały czas dokładnością jak Seiko. Gdybyś otworzył powieki i poczuł się jak J-Fox, przez cały czas więziły nas jak Julię Tymoszenko. Gdybyś obudził się nocą, nie wierzył własnym oczom, bo to co zobaczyłeś wydarzyło się przeszłością. Gdybyś mógł zobaczyć posąg, kiedy nie był jeszcze rzeźbą, gdybyś mógł pogadać z tymi, którzy okupują niebo, czy pogadałbyś, czy padałbyś jak pies na kolana, czy ty spadałbyś, czy zadałbyś im jakieś pytania, czy wypada dziś pokazać ci tykające tu bomby, byś mógł zobaczyć świat w czasie wojny. Bądź spokojny, to tylko sen, za chwilę o nim zapomnisz. Ten men to nie men, to tylko zwyczajny pomnik. Ziomek wstawaj, bo za chwilę śniada nie prześpisz. Podpisano Hesik maj 1920. Chciałbyś być młodszy, cofnąć się kilka lat wstecz i nie myśląc o tym zrobić znowu jakąś głupią rzecz. Napisać test o tematyce, jakby mogło być powrót do rzeczywistości, spraw jaki masz wynik. Patrzysz w lustro i widzisz wciąż ten sam krzywy ryj, więc wnioskuj, niczego i tak nie zmieniłbyś. Ej, padłeś na pys, co się pozbiera i powstań, i bądź dumny, że wymawiasz słowa niepodległa Polska. Nie jara cię historia, kuma, mnie też nie bardzo. Jakbym miał cofnąć czas, nie po to, żeby się ogarnąć, chciałbym stać z boku i głośno bić prawo tym, którzy za nas i ojczyznę szli do boju z wiarą. Jakby to wyglądało, gdybyś mógł wszystko zrobić, czy rozkminiałbyś powoli, czy byś starał się zarobić. Pewnie druga opcja jest bardziej prawdopodobna, bo każdy tylko myśli, jak tu się z gówna wyciągać. Gdybyś mógł porozmawiać z każdym z ludzi sukcesu, o co byś zapytał? Pewnie stękałbyś bez sensu. Gdybyś dostał szansę zostać prezydentem kraju, czy wycofałbyś naszych żołnierzy z Iraku? Zastanów się, chłopaku, co byś zrobił, gdyby jeden dzień w twoim życiu zmieniłby poglądy innych.